Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów. Dziś drugi odcinek sezonu 6, a z odwiedzinami wpadamy do Majki, która prawdopodobnie urodzi nam dzisiaj bobaska. Mamy obecnie niedzielę, jest godzina 11:14. Jak widać, Majka ma piękne, nowiutkie ubranie ciążowe z takimi ogrodniczkami. Zakochana w tym Eryku, jakieś flirty jej się tutaj marzą i masaże. Eryk patrzy właśnie na pokojówkę. No nie do wiary, Majka ma jeszcze katar. On zamiast się zająć małżonką, to on tutaj spogląda na pokojówki, jak się nachylają nad wanną. Marzy mu się dzieciaczek. To przynajmniej tyle. Mają też takiego ptaszka. Także od czasu do czasu trzeba do niego zajrzeć. On siedzi po prostu na zewnątrz. Właśnie zostaje wypuszczony. Majka oczywiście już się spostrzegła, że jej ukochany zszedł z góry. Można poflirtować. Fajne ma adidaski w ogóle. No dobra, Eryk jest zajęty, także Majka musi też się zająć sobą i pójść do tej tutaj łazienki, wziąć sobie gorącą kąpiel. No co powiesz, ptaszku? Będziesz mieć niedługo nowego członka rodziny. Nakarmimy jeszcze tutaj ptaszeczka. Tam coś się dzieje na zewnątrz? Nie, to nadal opiekunka, ale tutaj już jakiś kundel się zjawia przy Eryku. O Jezu, szczerze na niego kuje. Eryk sobie ćwiczy. O Jezu, ten ptak się boi tego psa. Weź go wypień czy coś, wygon zwierzaka. No bo nam Zucha dostanie jakiegoś zawału. Ona ma małe serce. Wynocha stąd, psie. Nie widzisz, że ptak się ciebie boi? O, już tak, do domu, jeszcze czego. Wynocha mi stąd, z tego tarasu. No co za nieusłuchany kundel. Co to za jajka? Czemu to trafia do zmywarki? Kurde, tyle jaj się zmarnowało. To na pewno Majka, ona ma zachcianki ciążowe, a potem tego nie je. A z kolei Eryk denerwuje się na Majkę, że ona siedzi w kimś. Już wychodzi, to jeszcze ona musiałaby sobie coś zjeść pożywnego. Nie jakieś tam soki, ale zobaczymy, jakie mają resztki. No co się denerwujesz, Eryczku? Okej, mamy tutaj jakieś naleśniczki, także zjemy sobie to. Może jakiś jeden uchowa się jeszcze dla Eryka. To do niej później dołączy. No i ogólnie czekamy tutaj na rozwiązanie sytuacji ciążowej Majki. Na narodziny kolejnego wnuczka. No pyszny był ten naleśniczek, naprawdę. Majka jeszcze może się zdrzemnąć, bo jak słychać, katarek lekki. No i kaszel również. Jezu, ten pies dalej terroryzuje ptaka, no. Weź go jeszcze raz wygoń. No naprawdę, no Zucha nam albo ucieknie przez te kraty, albo zemrze po prostu. Majka, uwaga, bo telefon. Może to akurat twoje siostry i szwagierki chcą się z tobą spotkać. No, już mówiłam, że wynoś się, psie, no Jezus, ile można mówić. O, proszę, Arlecia dzwoni do Majki. Ona przynajmniej chce utrzymywać kontakt z ciotką. Sonia, jaka zmarznięta w ogóle. Dobra, możesz sobie z nią porozmawiać. Dziewczynie się pewnie nudzi. Eryk, niech powróci. Co on rozmawia o pieniądzach z ptakiem? No nienormalny. Może on sobie zjeść tego naleśniczka? Rachunków tutaj brak, tu przechodzi Alina Popas. To jest właśnie dziewczyna Romanka. Nie wiem, czy ją było z bliska widać kiedykolwiek. Ale tak oto ona się prezentuje. Taką dziewczynę wyczaił sobie Roman. Lepsze to niż nic. No i okej, rozmowa z Arletką zakończona. Nie ma co się dłużej rozwodzić. Majka idzie siusiu. Eryk kończy jedzonko, później naturalnie będzie musiał posprzątać. No a Majka powróci sobie do drzemania. Tutaj rybki nam zdechły któregoś razu, także też się uzupełni. No i póki co tak to właśnie tutaj u nich wygląda. Majka ogólnie zapowiedziała już Erykowi, że ona się dzieckiem nie zamierza zajmować. Także będzie tutaj potrzebna z całą pewnością opiekunka. Ale Eryk, jakby nie patrzeć, rozumie to. No i chyba zamierza to też uczynić. Zachowa resztki. No i w sumie nie wiem, nie mam dla niego żadnego pomysłu. Może porozmawia sobie z Wackiem, bo to takie dwa szwagry. No hejka, siemano, Wacek. Chciałem się spytać, co tak ogólnie słychać. Wybierasz się na cmentarz dzisiaj może? Bo tam jakieś wróżki będą przepowiadać przyszłość. Tak myślałem, że może pójdę, dowiem się, co mi się urodzi. Nie, nie mam takiej lampy, wiesz? Może kiedyś miałem, ale wydaje mi się, że gdzieś się to zapodziało. Nie mogę sobie spełnić życzenia. No ty jak masz, to spełnię, nie? I ja to jestem byłym burmistrzem przecież, nie pamiętasz? Kiedyś ci o tym mówiłem. Ale w sumie wierzę też w takie rzeczy, okultyzm, te sprawy. No nie, no patrzcie, zepsuł telewizor, to teraz włączył radio. O, nic, Eryk, spróbuj to naprawić może. Własnymi siłami jakoś się da. Może trzeba wymienić tylko jeden kabel. Przy muzyce powinno dobrze pójść. Nie musisz tego odsuwać, możesz podejść z drugiej strony. Majka ponownie jest głodna, także ona by się obudziła najchętniej i ponownie spojrzała na te resztki. No ale niestety w jej przypadku to już jest taki okres, że ona wiecznie by spała. Zmęczenie daje o sobie znać. Erykowi udało się pięknie naprawić, ale z racji tego, że jego małżonka jest taka o niechętna do wspólnego spędzania czasu, to on sobie może urządzi przyjęcie domowe. Zresztą jak widać, chce tańczyć. Także jakieś tutaj znajomości pozaprasza, żeby coś się działo. Jerzy Misiurka na przykład, to jest jego dobry znajomy. Krystyna, o proszę bardzo. Kaśka Polakowa. Jeden z najbardziej interesujących NPC-ów, czyli Bernard. Dawid, okej, może być. Arianna, niech też sobie przyjdzie. No i takie grono tutaj się zjawi. Ktoś tam jeszcze przechodzi, jakiś Albin. No tutaj po przedmieściu to raczej chodzą takie bardziej nieznajome typy. Właśnie zaszło słońce, no i jak widać, już tutaj zaczynają zbierać się goście. Eryk jeszcze chodzi z książką. Hej, halo, czekajcie, tylko dokończę tą stronę. Mnie zainteresował ten wątek. No ale wiesz co, Arianna, tak stajesz mi, książkę wytrącasz z ręki. K
Krycha ledwo co przyszła, od razu na kibel siada. Boże kochany, co za dziewczyna. No Majka to niestety, ona szybko jeszcze weźmie kąpiel po raz kolejny tego dnia i ona już się położy spać. No bo pada na dziewczyna po prostu. A Eryk posiedzi sobie ze swoimi znajomymi, najlepszymi przyjaciółmi. No hej, Arianko. Miło mi cię tutaj widzieć, słuchaj. Bernardziu, witasz się tam, czy co robisz? O proszę, ktoś się zakumplował jeszcze? No bardzo mi miło, niezmiernie. Jerzy, nie podrywaj Kaśki, ona ma męża. I kosmiczne dziecko zresztą też. Kto jeszcze do przywitania? No Dawid, odchodzisz, jak akurat chce się z tobą witać. Witam cię serdecznie, miło mi, że jesteś ze mną. No i Kasia, może będziecie świadkami narodzin. Bernardo, mi podoba się Arianna. Oni tutaj tak naprawdę mają taki sekretny pokój i tutaj odbywają się imprezki. Podejrzewam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie drinków dla wszystkich. Także jak chcecie, to chodźcie na dół. Tu by można było przenieść może to radio, co? O, ustawimy sobie na barze. Tutaj co prawda jest taki sprzęt grający, ale tutaj już coś leci. Dobra nuta. Także spoko, Arianka tutaj z Kryśką sobie grają w bilarda. Chodzą w kurtkach, bo w tym pomieszczeniu akurat nie ma ogrzewania. Nie doprowadzili do piwnicy. Jak tam z Majką? No ona jest akurat w kąpieli, także zostawmy ją samą sobie. Eryk mógłby tutaj zawołać te osoby, które tańczą i świrują. W jednym rządku się ustawili. No teraz już częstujcie się, tak? Bernard, chcesz ze mną potańczyć? No i pięknie, mamy dobrą zabawę na przyjęciu. Bernard też jest skory do tańca. O mój Boże, weźcie wy, przestańcie, chłopy. To było dziwne, wiecie? Eryk tutaj nowiny jakieś opowiada. Co on się dowiedział? Co usłyszał? Jerzemu to się w ogóle nie spodobało. On nie jest typem, który plotkuje. Ej, ale nic, patrz, no poczekaj. Kaśka tu tańczy, to może potańcz razem z nią? O Boże, Bernard! Przychodzisz w takim niepewnym czasie z kaszlem na imprezę. Co ty w ogóle wyprawiasz? Nie słyszałeś, że druga fala idzie? No i Kaśka tańczy sobie tutaj z Eryczkiem. Proszę bardzo. Uśmiechają się do siebie, wyginają też. No to jest właśnie impreza Eryka. Rzut okiem na Majkę. Ona akurat smacznie sobie śpi, także nie będziemy jej przeszkadzać. Całe szczęście nie dobiegają ją odgłosy tej imprezy. Eryk, może jakiś mały drink? Na szybko, na rozluźnienie? W końcu on musi być szczępkiem nerwów. W związku z tym, że czeka na rodzin dziecka. Kaśka, chyba idzie zobaczyć, co u Majki. O mój Boże, faktycznie Kryśka jest wściekła na Bernarda. Bo oni się rozstali, on ją zdradził. Wybrał taką Amandę fryzjerkę, zamiast ją, panią doktor. No i kurde, oni są teraz na innej imprezie. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej dramy tutaj, w ich przypadku. Arianna naturalnie już korzysta z wanny. Kaśka przyszła do kibelka, tutaj mija się właśnie z Jerzym. Aha, on ogląda, czy kibel jest czysty. No jednak brud, nie chce tutaj korzystać, okej. Eryk, prosimy o powrót. Kryśka, jak widać, też się upija. Nie może sobie poradzić z tą całą sytuacją, w której niestety, ale Bernard jest też obecny na imprezie. O, Kaśka, proszę, jak ona polewa, solidaryzuje się z koleżanką. No dobra, jak chcecie takie drinki, to można to spróbować. Kacha, już upiłaś? Boże, tak szybko? A ta Krycha, jak ona się upija, Jezus Maria. Tutaj faceci mniej piją niż baby. Można jeszcze jeden taki kieliszeczek? Winka jakiegoś białego? Bernard, co ty w ogóle odpindalasz, że tak powiem? Można włączyć tutaj ten sprzęt? Żeby coś pograła muzyka, żeby Bernard nie tańczył do odgłosów pukania się w kolano? Jerzy tam krąży po całej chacie. On na bank czegoś szuka po szafkach. Ja już znam takich typów. No Bernard pięknie się prezentuje, tak? Kaśka, nie mów lepiej takich rzeczy, bo tutaj stoi jego była dziewczyna. A on jest zdradliwy dość. I jeszcze ma narzeczoną ciocię Czesię. Muzyczka włączona. Bernard może spokojnie dalej tańczyć. Krycha, opowiadaj, co tam u ciebie, słuchaj, jakieś plotki. Ja ci może teraz coś opowiem, wiesz, bo jest taki Antek, on należy do rodziny, do Majki. Jemu normalnie umarła Lilka. To była jego ciotka. Czy ja wiem, czy to takie aż dobre powiązanie. No i Krycha, kolejny drink leci, widać, że ona sobie nie radzi z tym rozstaniem. To naprawdę dość kiepsko o niej świadczy, zwłaszcza, że ona jest lekarzem. Sytuacja, powiem, że bardzo niepewna, żeby się u niej leczyć. Eryk i Kaśka śpiewają, pewnie na cześć jeszcze nienarodzonego dziecka. Tam wanna już pełna, o proszę, zobaczyli, że Arianna wskoczyła do wanny, rozebrała się w kostium. To już trzeba dołączyć. Bernardziu ma nawet takie bokserki w ananaski, zobaczcie tylko na to. No pięknie, żeś się wystroił, jak ta lala. Gadają o kwiatkach, saratkach i tych sprawach, a w rzeczywistości tylko chcą popatrzeć na to Mariannę. Z całą pewnością. Eryk jest coraz bardziej śpiący, dlatego ta impreza dobiega już końca. Można wyłączyć sprzęt, goście bawili się super, była bardzo dobra zabawa. No powiedzieli, że dobra, tak, także nie przechwalajmy się za nadto. Eryk może pójść już spać, jak widać pada, reszta gości... to znaczy ci z wanny w ogóle się nawet nie pożegnali z Erykiem. To bardzo niekoleżeńsko. No i ogólnie to Majka już wstała, nie? Majka wstała, no i niestety spać to ona już nie pójdzie. Może tylko pójść siku. No a poza tym chciałaby spełniać swoje jakieś pragnienia. Malutkie, życiowe. Może ona z kimś sobie porozmawiać? Niech będzie tutaj jakiś Adrian może, Blanka. Z Rozalką, nie wiem, czy ona się zna zbyt dobrze. Ale pewnie gdzieś tam widziała na jakiejś imprezie w domu. Później pójdzie jeszcze poćwiczyć grę na fortepianie. Nieważne, że jest druga w nocy, ona ma takie pragnienie. Okej, okay. Adrian został właśnie zapoznany. Taki o typek jakiś. Jest i Blanka. Kolejna dziwna osoba z twarzy.
pięknie idzie ta gra. No trochę była pomyłka, nieważne. Cudnie, Maja, po prostu lepiej się nie da grać. Jesteś uzdolniona jak mało kto. Ale może już skończ, żeby sąsiedzi nie przyszli ze skargą. Możesz za to sobie coś zjeść, no i nie wiem, może płatki. To powinnaś umieć przygotować, zresztą coś ci tutaj się wysypało z rękawa. No proszę, Majka nawet się uczy czegoś gotować. Po przyrządzeniu płatków. To z kolei ciekawe. Boże, ta jedna miska płatków to dla niej jest nic, ona jeszcze by chciała. Dobra, rób sobie. Co ona się nauczyła robić? Chyba naleśniki. No, dokładnie. Naleśniki to już grubsza sprawa, to nie każdy potrafi. Ale za to powraca ona do zdrowia, a to akurat bardzo dobrze, dzieciak nie urodzi się chory. No i niestety, ale ona znowu potrzebuje kąpania, także idzie się wykąpać w brudnej wannie. Później pewnie jeszcze zdołamy położyć ją spać. Ale za to Erik już wstaje. To było odprężanie to nie. No dzień dobry, Majeczko. Ładnie się nachylasz nad wanną, tak samo jak pokojówka. Co tam piszą w gazetach? Czytałaś coś? Nie, nie robię tak jak ty, nie czytam na kibli. Okej, załatwiona sprawa, później przyjdę do wanny. No i mamy strój dla Eryka. Na dziś kolejna koszula. Eryk się denerwuje, nie może korzystać z wanny, bo cały czas siedzi w niej Majka, ale czytać jakąś powieść by chciał. O, może podyskutujemy o romansie obyczajowym z Majką. Ona na pewno będzie wiedziała, o co chodzi. W końcu w domu miała różne obyczaje. I tradycje panujące. Możemy podyskutować o tym dramacie? Dobra, otwórz na tej stronie, okej? Okay? Widzisz, tam jest taka kobieta, ona tęskni, jest samotna. Tak jak ja. Ty jesteś samotny? Jakoś nie wierzę, masz mnie. Dobra, nic ciekawego w tej książce nie ma, także Majka idzie w tym momencie spać. O nie, oni już nie mają żadnych zapasów. Całe szczęście można to zamówić z domu. Nie denerwuj się, Erik zaraz przyjedzie ktoś do sprzątania. Erik ma dzisiaj właśnie jeden z tych dni, kiedy musi zjawić się w tym swoim senacie. Ma do wygłoszenia jakąś tam przemowę. Także wybiera się nowiutkim samochodem. Bo co, stać go, żeby mieć aż dwa. No i przyjeżdża nam jeszcze dostawa jedzenia i Aleksander. Ej, chwila, halo, co tak szybko? Majka, ty musisz wstać, bo inaczej nie odbierzesz tutaj jedzenia. Gdzie jest teraz ten gość? Trzeba go szukać, aż schodzić na dół, Boże. Majka się musi naturalnie przebrać, nie pokaże się gościowi w piżamie. Witam, panie Aleksandrze, pan jest imiennikiem mojego ojca. Dzięki za zakupki. Całkiem sporo gotówki ich to kosztowało, ale przynajmniej załatwione. Oni tam nie patrzą na to, wydają tylko te pieniądze. Majka już przed lodówką stoi, już znowu by się coś zjadło. Dobra, damy ci jakąś przekąskę. Te soki to są takie różne fanty, ale niektóre mi nie działają. Fanta w ruch i to chyba jeszcze Fanta Zero. Dokładnie, bez cukru. Trzeba dbać o siebie. Później może Majka zadzwoni do Rozalki, bo liczy na przyjaźń z jej strony. Erik nawet nie będzie obecny przy narodzinach dziecka, aby się przydało. Także może taka Rozalka coś by pomogła. Jedno dziecko urodziła, była przy paru porodach. Oni zawsze mają kałuże tutaj. Wiem, że od akwarium, no ale kurde, nie można tego jakoś posprzątać bez chrapania po prostu na podłogę? Ani pokojówka. Bigosowo Agato. Gdzie jest ta nasza Rozalka? Ona jest akurat tutaj. Także chwilka rozmowy, no i później może zaproszenie. No tak, no bo tutaj chodzi o to, że dziecka się spodziewam. Może pani by przyszła? Zechciałaby przyprowadzić tego Bernarda, co u mnie był wczoraj. Też fajny chłopak. A on już jest zajęty. Przez Amandę, Kryśkę i Cześkę. A u pani co tam? Co? Mój brat zrobił jajecznicę? A co on u was robi? Przyszedł na lody i został? No to Majka się dowiaduje, że Seba pomieszkuje kątem u Aurory. Rozstał się z tą Klementyną? No naprawdę. Dziwi mnie ta sytuacja. No ale Majkę to tak średnio mówiąc mało interesuje, ona z Sebą ma taki o kontakt. On gdzieś jest w ogóle na szarym końcu tej listy, o proszę, tak się znają, że na zero. O nie! No i jednak już się zaczęło w tym momencie. Majka nie zdążyła nawet poprosić nikogo o pomoc. O proszę, Agata Bigos! Ona może jedynie pomóc. No i Majka rodzi swojego pierwszego dzieciaczka. Jest to ponownie jeden dzieciaczek, także nikt z tych bliźniaków nie doczekał się swoich bliźniaków. No i Majka rodzi nam pewnie chłopczyka. Spójrzmy tylko na to maleństwo. W przepięknym ubranku, nowiutkim na sezon 6. No urocze, naprawdę urocze. Agata, nie przestraszaj się tak, no. No i mamy chłopczyka. W waszych komentarzach pojawiła się propozycja imienia dla tego chłopca, a mianowicie miał być to Hubert. No i w tym momencie możemy go w ten sposób nazwać. Także mały Hubercik, synek Mai. No i oczywiście trzeba go położyć na ziemi, bo po co go trzymać? Przemęczaj dłonie. No proszę, jakie udane maleństwo. No i słuchajcie, z tego co widzę po brywiach, to on będzie miał ponownie brązowe włosy. Także mówię, kajkowy gen jest po prostu tak silny, że przechodzi na wszystkie wnuczęta, które pojawiają się w tym domu. Hubercik kołderko, jeszcze nie ma swojej kołderki, także leż na dywanie. Teraz już nie ma po kogo dzwonić, bo to bez sensu. Także wypadałoby rozpakować prezenty, bo Majka dostała jakieś tam właśnie rzeczy dla dziecka. Ale ona ma niestety krzesełko tylko dla dziecka. No nic, ale misiek jest. To przede wszystkim najważniejsze. Możemy jeszcze się zastanowić, gdzie ulokować to dzieciątko nasze, najnowsze. Bo oni w sumie tak mają tylko jedną sypialnię. Tutaj mają same takie rzeczy do doskonalenia siebie. No i w sumie, gdzie zrobić pokój dziecięcy? W sumie, gdybyśmy tutaj z przedpokoju wydzielili taki kawałeczek, to może wtedy udałoby nam się wygospodarować troszeczkę miejsca. No duża chata, ale oni po prostu do tej pory trochę inaczej żyli. Także okej, przyjadą murarze, oddzielą tutaj pomieszczenie kolejne, wymalują nam te ściany,
Przestawimy tutaj obraz, bo to dziecku niepotrzebne. Mam jakiś zegar, może też on sobie stanie w tym pokoju. No i jeszcze coś do słuchania muzyki. Tururu, Majka urodziła dzieciaczka i jest to chłopczyk Hubercik, tak dostał na imię. Mamy wstawione kolejne drzwi. Przydałoby się jeszcze, żeby to pomieszczenie nie było aż takie ciemne, także okno. No i w następnej kolejności możemy już sprezentować dzieciątku łóżeczko. No i Majka tutaj zdecydowała się na zakup nowości, inny kojec i niebieska pościel w nim. Wrzucimy mu jeszcze jakąś ozdóbkę na ścianę. Drzwi niech będą jednak z drugiej strony i wtedy tutaj możemy położyć ten przewijaczek. Także przewijak może stanąć po tej stronie, a z drugiej strony może jakiś kojec z zabawkami. Nie wiem, czy będzie to optymalne rozwiązanie i czy będzie można dobrze dojść tutaj do przewijaka, ale spróbujemy to ustawić w ten sposób. Poza tym, nie wiem, trochę mi tutaj pusto, także może zasramy to jeszcze jakimiś ozdobami. Coś, co z dzieckiem związane jest. Tutaj mamy taką piękną pamiąteczkę, że urodził się chłopiec. No i tutaj jakieś dziecięce rysuneczki. Powiedzmy, że w ten sposób będzie prezentować się ten pokoik dla malucha. Majka chciała mu jeszcze postawić tego miśka, ale niestety na tej półce się nie da. Tu już miejsca za dużo nie ma również. No i jeszcze zawieszona została taka półeczka, ponieważ Eryk kupił gdzieś wcześniej mleko, a może raczej samą butelkę, także stanęła ona sobie tutaj. Agata Bigos opowiada już bezdomnym kotom, że urodziło się tutaj malutkie dziecko. Zobaczymy, jak Majka zajmie się tym dzieckiem, póki co rzucała na niego jakieś płatki. No a dzieciak myśli, czy to jest moja matka? Czemu leży na podłodze? Patrzy się tylko w tą ścianę. Ponownie dzwoni telefon, także trzeba by było pozbyć się tego dziecka do kołyski. Halo, Hubercik, odwracamy się, idziemy do kołyski tak zwanej. Trzeba będzie odebrać telefon, tutaj również jest, także zajmiemy się tym. Pani Agato, proszę zejść z drogi, albo wziąć się do mnie dziecko. No i pięknie Hubercik się prezentuje tutaj, proszę bardzo. Ma bardzo urocze łóżeczko, podoba mi się mega. A do Majki dzwoni kto? No Arleta, Boże kochany. Tak, możesz powiedzieć babci, że urodziłam dziecko. Może przygotowywać klocki dla niego, albo jakieś zabawki. Wszystko przyjmę z chęcią. No i to by było na tyle. Tak, przekaż tą informację, może przyjść kiedyś zobaczyć. Okej. Jednak najważniejszą rzeczą dla Majki jest sprowadzenie tutaj opiekunki do dziecka. Może ona powinna dostać jakąś pomoc au pair? Bo będziemy musieli codziennie zapraszać opiekunkę z racji tego, że Majka po prostu nie pracuje. Także nic nie może w terminarzu sobie sprawdzić, ona ma zawsze wolne. No dobra, proszę przyjechać na dzisiaj, no i później się dogadamy co do ceny, będzie pani przyjeżdżać codziennie. No i w taki sposób Majka doczekała się swojego pierwszego dziecka. To tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa, pa! No nie mogę, kolejne dziecko z brązowymi włosami.